Jestem, super. To tak szybciutko, słuchajcie, jeszcze raz. Sylwia, członkini Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. Ja się cieszę, że jestem po Joannie, bo Joanna dała wszystkie możliwe linki, ale ja też mam logo, więc nie jestem gorsza. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle nie wiem, jakiś taki dzień kury, jakieś białe niedźwiedzie. No to ja sobie pomyślałam, że też coś mam a propos kodowania. Nie wiem, czy kojarzycie, tak? Kojarzycie? Nie wiem, spróbuję razem ze mną, to będzie mi raźniej. Słuchajcie, powiem tak, Joanna opowiadała, że nauczyciele czasami się boją w ogóle do tego kodowania i programowania podejść. I mówiła również o kodowaniu bez komputera. Ja trochę wejdę w ten komputer i pokażę coś, co ułatwia pracę nauczycielowi. Tak właściwie mam strasznie trudny temat. Czego nie wiemy jeszcze o Scratchu? No cóż, mam wrażenie, że są wszyscy już profesjonalistami w tej dziedzinie, więc pomyślałam sobie, że coś właściwie funkcjonuje od niedawna, czyli konto nauczyciela na Scratchu, a potem jeszcze jak wykorzystać projekty sterowane głosem. Właściwie to jedno i drugie ma w sobie coś wspólnego, ponieważ wiecie, że projekty sterowane głosem raczej się nie sprawdzą w klasie, przynajmniej u mnie, bo u mnie zawsze lekcje wyglądają w ten sposób, że jest piękna, konstruktywna dyskusja między nimi. Więc są to projekty, które właśnie wymagają takiej ciszy, takiego spokoju. Dobrze, słuchajcie, postaram się mówić, ale jednocześnie może ogarniać to, co tu piszecie, ale powiem szczerze, że to jest strasznie trudne. No dobra, no to słuchajcie, zacznijmy od tego konta nauczycieli. Jak zacząć? No to tak najprościej. Wchodzimy na stronę Scratcha, którą już właściwie wszyscy znacie. I na tej stronie przechodzimy na sam dół. Na samym dole mamy taką informację dla nauczyciela, więc tu najprościej można dostać się do podstrony, gdzie znajduje się troszkę tutoriali, informacji dla nauczycieli i również z tego położyć konto nauczyciela. Po założeniu konta nauczyciela, po kliknięciu, oczywiście jak się spodziewacie, musimy przejść rejestrację w kilku krokach. Jest ona bardzo podobna do rejestracji zwykłego konta na Scratchu. Po tej rejestracji no, musimy trochę poczekać na zatwierdzenie. Do 24 godzin maksymalnie. Mnie się udało w 12 godzin to uzyskać. Okej. No i słuchajcie i zobaczcie, już jak będę, już jestem zalogowana jako nauczyciel. Mój pająk mi spada, przepraszam. Już jestem zalogowana jako nauczyciel. Zobaczcie, konto nauczyciela SP36 Sylwia. Trochę marnie moje konto wygląda, ponieważ tworzyłam to od początku na potrzeby również tej prezentacji. I zobaczcie, że w moim interfejsie tutaj właściwie wszystko tak jak na koncie Scratcha, tylko jedna zasadnicza różnica, pojawiają się moje klasy. Dobrze, no to zobaczmy, co w tych klas. Jak wejdę sobie do moich klas, to tutaj na tym poziomie, podobnie jak w Scratchu mogłam tworzyć nowe projekty, mogę dodać sobie nowe klasy z tego poziomu. Zobaczcie, że ja w tej chwili stworzyłam sobie 3 klasy. W każdej klasie mamy pokazane, ile studentów mam. O, na przykład tutaj, tak? Oraz studia, bo w tej klasie można założyć również studia. Sylwia, jesteś już w 8 klasie, tak? Słuchajcie, tak przyszłościowo, wiecie. Dobrze. I słuchajcie, teraz kiedy mam już moje klasy, zobaczcie, spróbujmy przebrnąć przez to. Wchodząc do jakiejkolwiek klasy, zobaczcie, wchodzę sobie do ustawienia klasy. O, mojego pająka muszę odłożyć, bo coś mi spada. Wchodząc do ustawienia klasy, zobaczcie, że mogę sobie opisać tą klasę. Mogę do każdej klasy dodawać sobie studia. I to takie fajne rozwiązanie, ponieważ tworzę studio na przykład o nazwie projekt 1, jakiś konkretny element. I w tym studiu, oj, coś mi tutaj, już wracam. I w tym studio, gdzie jestem? Jestem tu, dobrze. I w tym studio, słuchajcie, okej, jestem. W tym studio mogę na przykład im załadować jakiś projekt stworzony na przykład z duszka albo z dwóch duszków, jakiś początkowy skrypt i w opisie tego projektu napisać dodatkową instrukcję, jakie mają zadanie do wykonania. I w ten sposób mogą łatwo i szybko pobrać to na swoje konto uczniowskie. No ale co z tym kontem uczniowskim? Zobaczcie.
Mam tutaj na przykład w mojej A, mam kilku studentów i nie dziwcie się, że nazwy tutaj są bardzo dziwne, zobaczcie. No niestety konto nauczyciela jest fajną rzeczą, ale jeszcze ma trochę niedopracowanych rzeczy. Między innymi to, że ja nie jestem w stanie dodać już istniejącego konta, czyli nie mogę zaprosić mojego ucznia, który ma już jakieś stworzone konto, a mogę wygenerować, ale zupełnie nowe, którego nazwa nie pojawia się już na Scratchu, dlatego te nazwy takie dziwne. Ale co wam chcę pokazać, jak łatwo i szybko dodaje się danego ucznia. I zobaczcie, mamy trzy możliwości. Pierwsza, no to jest taki element, gdzie mogę pojedynczo dodawać każdego ucznia. Zobaczcie, już. Tak, pierwsza, dodaj nowego studenta i zobaczcie, dodaj studenta do danej klasy, nadaję mu pewną nazwę użytkownika. Co tutaj jest fajne? Jest w tym wszystkim to, że dodając i tworząc takiego studenta, omijam konieczność posiadania przez niego konta pocztowego. Wiecie, pracujemy na różnych poziomach z uczniami i ja nie ukrywam, że dla mnie też jest problem, bo nie jestem w stanie zmusić kogokolwiek do założenia konta, nawet nie powinnam. Dlatego tu w tej sytuacji, kiedy ja dodaję ucznia do jej klasy, to ten uczeń korzysta z mojego konta celów statystycznych, natomiast uwaga, hasło tego studenta, tego ucznia, to jest mój login. Czyli jeżeli uczeń się loguje po raz pierwszy, używa mojego loginu, czyli SP36 Sylwia, a potem dopiero mogę spowodować, wymóc na nim zmianę tego hasła. On sobie może zmienić to hasło. Słuchajcie, ja widzę wszystkie, oczywiście tu dalej obowiązuje zasada, że widzę projekty opublikowane. Tych, których nie opublikuję, nie widzę. I pamiętajcie, jeszcze jest jedna rzecz. Nie mogę usunąć takiego konta ucznia, mogę natomiast zablokować klasę. Blokowanie klasy polega na tym, że jeżeli ją zblokuję, to uczeń nie będzie mógł w stanie się już zalogować, natomiast jego projekty będą dla mnie, jak ja wejdę na panel nauczyciela, dalej widoczne, natomiast on nie będzie się już mógł logować. No i słuchajcie, to jest taka, ale trochę pracochłonna, bo jeżeli w klasie mam na przykład 27 uczniów, no to jednak trochę trwa. Ale jest druga opcja, ja wrócę tutaj jeszcze do slajdu, zobaczcie, wysłanie tak zwanego pliku CSV, ja już wam pokazuję, co to jest. Plik CSV to jest nic innego jak plik tekstowy, gdzie tworzymy sobie coś na tej podstawie. Czyli nadajemy username, przecinkiem oddzielamy hasło i enterem dodajemy następnego ucznia. To jest o tyle fajne, że jak przygotuję sobie taki plik tekstowy, to mogę go potem spokojnie wydrukować, pociąć i każdemu wkleić do zeszytu. I teraz zobaczcie, jak wygląda ten plik tekstowy. Ja otworzyłam zwykły notatnik i wpisałam sobie dwóch uczniów. I teraz wystarczy taki plik tekstowy zapisać z rozszerzeniem CSV. Co nam to daje? No, daje nam to, że ten plik kodowany w ten sposób jest od razu odczytywalny, że pierwsza linijka do entera to jest login i hasło, więc z automatu, jeżeli ja wczytam taki plik, tutaj popatrzcie, jeżeli ja wybieram sobie potem taki plik z mojego dysku i wysyłam, to automatycznie program generuje mi tylu studentów, ile mam w tym pliku, więc jest to fajnie. Trzecie jeszcze wam chcę pokazać, trzecie rozwiązanie polega na tym, że mogę na przykład wygenerować link do moich studentów i rozesłać go na przykład przez dziennik internetowy. Popatrzcie, wysyłam taki link. W momencie, kiedy uczeń odbiera taki link, pojawia mu się strona, że nauczyciel SP36 Sylwia zaprasza do tej klasy właśnie tego ucznia. Popatrzcie, pod spodem są tylko dwa kroki, które taki uczeń musi przejść, a mianowicie, słuchajcie, podaje nazwę użytkownika, on już robi to podając własną nazwę użytkownika, to nie jest ta, którą ja mu generuję, i podaje własne hasło. I właściwie to cała filozofia i wtedy wykonują jakby pracę za nas. Ja potem widzę tych uczniów. Jedynym trudnością, nie ukrywam, jest fakt, że czasami używają bardziej skomplikowanych loginów. Ja czasami mam problem, czy to jest Paweł,
czy to jest Katarzyna. I z tym jest czasami faktycznie problem. No i w ten sposób, w ten łatwy sposób mogę sobie dodać uczniów. I zobaczcie, tutaj jestem już na profilu mojego ucznia, Kasia 123XV. I zobaczcie, że Kasia na swoim profilu dokładnie może tworzyć swoje rzeczy, ale ma też swoją klasę. I klasa Ci, jeżeli Kasia wejdzie w swoją klasę, to wygląda tak, że Kasia tutaj ma informacje, jakich ma uczniów, jakie studia, które tutaj będziemy sobie dodawać, pojawią się, oraz najnowsze aktywności, które się tu pojawiają w klasie. Więc to jest też fajne, bo to tak trochę mobilizuje ich, popycha do tego, kurczę, tamten zrobił, no to ja chyba też coś wygeneruję. To samo, zobaczcie, z poziomu nauczyciela, czyli jestem tutaj, widzicie, SP36 Sylwia, jestem z poziomu nauczyciela i widzę Karola z 6C i Karol 6C mam informację, co robił ostatnio i tutaj pod spodem będą mi się pojawiać jego udostępniane projekty. Pod spodem już widzicie jedno studio tutaj założone, które może właśnie służyć do udostępniania projektów do pracy z uczniami. No i słuchajcie, zalety. No zalety to jest, są takie, że mamy bezpośredni dostęp do prac uczniów, szybko generujemy im konta bez problemu, mamy kontrolę postępów uczniów, no, bardzo szybko możemy udostępniać pracę uczniom z zadaniami, tak jak do studia. Natomiast jest to produkt, który właściwie, powiedziałabym, nie funkcjonuje długo, natomiast ma trochę rzeczy niedopracowanych. No i niestety, powiedziałam, minusem tego jest dodawanie już istniejących kont. I tu jeszcze chciałam, słuchajcie, wrócę Wam do tego, jeśli chodzi o ten notatnik, bo to jest genialna sprawa. Jeżeli pojawicie, jeżeli wpiszecie tutaj, bo tak jak powiedziałam, zwróćcie uwagę, że tu mam kombinację dziwnych znaków. Zosia 123XV. Jeżeli w tym całym zdarzy Wam się, że powtórzycie jakąś nazwę, to program, który podczas wysyłania, pod spodem, jeżeli pojawi się błąd i jakiś login, który już istnieje, zwróci Wam komunikat dokładnie, która linijka jest z błędem i co trzeba poprawić. I hasło będzie niepoprawne. Ono tam powinno posiadać co najmniej 6 znaków. Więc tu idealnie Wam po prostu to wszystko przeczyta. Dobrze. Okej, okay, no ja polecam po prostu to konto, jest łatwe, jest łatwe obsłudze, uczniowie to lubią i tak jak powiedziałam, to jest e-mail. Natomiast to, co na samym początku powiedziałam, że to się fantastycznie sprawdza również do takich projektów, które są z głosem. Nie wiem, ja Was odsyłam do takiego czasopisma Komputer Świat, na pewno znacie. Odsyłam Was do wersji internetowej. Wystarczy wpisać w Komputer Świat Scratch sterowanie głosem. Jest to mój artykuł z 2016 roku. Polecam, tam opisałam, w jaki sposób możemy tworzyć różne projekty i wykorzystywać sterowanie głosem. Ale chciałabym, żeby połączyć to konto z jakąś praktyką, chciałabym Wam tutaj jeszcze szybciutko pokazać, w jaki sposób jeszcze wykorzystuję ten głos. Wiecie, że w Scratchu są jakby dwa inne bloczki, różnią się tylko kolorem. Ta głośność fioletowa to jest jakby głośność, która daje nam głos na wyjściu, tak? Czyli możemy przyciszać, zgłaśniać. Natomiast niebieska to jest to, co my wprowadzamy do komputera. I większość zapewne wie, że przyjmuje ona wartość. No i słuchajcie, zastosowanie tego głosu, to ja zaczęłam tutaj wypisać pewne rzeczy, ale potem sobie pomyślałam, nie, tak naprawdę możemy wszystwać głosem, tylko potrzebne są odpowiednie warunki pracy, czyli cisza, tak? No i słuchajcie, jak wykorzystać ten głos, może nie w ciszy, ale właśnie w klasie, to ktoś kiedyś wpadł na ten pomysł, ale jeszcze nie widziałam zrobionego, więc ja tak szybciutko pokazuję. Można przetestować w klasie światła. Wiecie, jak jest, założyłam sobie, że jak mamy poniżej dzki, to jest fajnie, czyli zielone światło. Jeżeli pojawia nam się między 20 a 60, to mamy już żółte, czyli jakieś ostrzeżenie, że coś się dzieje. No a jeżeli jest powyżej 60, to czerwone. I zobaczcie, stworzyłam trzy duchy, które mają cztery kolory. Szary oznacza nieaktywny. I teraz, korzystając jakby algorytmicznie, bardzo do tego podeszłam, czyli właściwie wykorzystuję, jeżeli głos jest, zmieści się w przedziałach,
lub jeżeli głos jest większy. Natomiast potem szybciutko wygenerowałam projekt. No ja myślę, że nie trzeba tutaj opisywać za bardzo tego działania, bo na pewno się na tym świetnie znacie. Założyłam właśnie, że poniżej 20 to mamy zielone. U mnie mój kostium 3 to jest właśnie zielony, 4 to jest szary, bo od tego zaczynamy. No a w przypadku, kiedy głośność wzrasta, jest powyżej 20, idziemy już do żółtego, tak? Idziemy do żółtego. OK. W żółtym pojawia się właśnie drugi kostium, czyli żółty kolor. No ale to działa do momentu, jeżeli głośność zaczyna się robić znaczna, czyli przekracza 60, no to wtedy idziemy gdzie? Kolor czerwony. Jeżeli jest mniejsza, to wracamy na kolor zielony. No i pokażę jeszcze ten czerwony, czyli jest czerwony. W momencie, kiedy spada nieco, to zaczyna się robić z powrotem żółty. I taki prosty projekt, który można wykorzystać w klasie. Pamiętajcie jeszcze o tym, że jeśli chodzi o głośność, to mamy jeden bloczek, który właściwie może zastąpić 3 jednocześnie i warto go wykorzystywać. No to jeszcze jeden mały, krótki projekt, gdzie starałam się trochę z teorią kątów. Uczniowie, to na pewno Asia też wie, że w przypadku, kiedy mamy programowanie bez komputera i na pewno to wykorzystuje i uczy dzieciaki, że obracamy się o pewne kąty, tak? No, obracamy się o kąt prosty, czasami o 180. To wszystko zależy od jakie warunki początkowe damy dzieciakom, tak? 45? No, mogą wiedzieć, co to jest, ale słuchajcie, jak mają to przenieść potem na komputer i operować postacią na komputerze i obracać ją o odpowiedni kąt, no to tu już się zaczynają problemy. I tak sobie pomyślałam, że fantastycznym pomysłem jest stworzenie prostego skryptu. Popatrzcie. Kiedy uruchamiam zieloną flagę, czyszczę ekran, ustawiam się w środku naszej sceny. Przykładam teraz, kiedy naciskam dość wolno, bo tylko o jeden krok. Ale co jest w tym fajne? Cały czas trzymam i jednocześnie mogę wydawać, czyli jeżeli jest głośność, przekracza 20, wtedy kod zmienia pozycję o 90 stopni. W ten sposób uczeń może generować sobie taką łamaną, bardzo długą łamaną. Jak napatrzy się, co to znaczy te 90 stopni, to na pewno w głowie zostanie. Ta 90 to jeszcze jest dość prosta, natomiast następny etap to dlaczego nie 45 stopni. I podobna sytuacja. Dokładnie pierwszy skrypt taki sam, zmieniłam tylko kąt. I teraz znowu uczeń może w domu siedzieć i może tak długo generować taką łamaną, ucząc się, co to znaczy te 45 stopni. Ja myślę, że jak wiele razy to przećwiczy, to po prostu już więcej problemów z tym nie będzie. Pamiętajcie, że 45 stopni, ale tu może być 10, tu może być 15. Każdą wartość można zmieniać i w ten sposób za pomocą głosu wykorzystywać, bawić się, ucząc się jednocześnie. Słuchajcie, właściwie to z mojej strony to wszystko. Ja chciałam tu jak telegraficznie przelecieć, ponieważ wiem, że Grażyna już tam w starterach i czeka na swoje wejście. Natomiast myślę, że coś nowego dla siebie wyłapaliście z tej prezentacji. Jeżeli, słuchajcie, jesteście zainteresowani, to śmiało pytajcie. Ja właściwie, Joanna podała wszystkie linki, gdzie znajdują się w eterze dane na temat kodowania. Jeśli o mnie chodzi, polecam również ten komputer Świat i artykuł Scratch sterowany głosem. A całą resztę, myślę, że będą nagrania, są broszki bardzo proste, można po prostu generować i bawić się z uczniami. Słuchajcie, co tam, to ja może, o, dorzucimy do Padletu. Jasne, Asia, to jest bardzo dobry pomysł, super. Dobra, widzę, że niektórzy nie wiedzieli o koncie nauczyciela, co mnie bardzo cieszy, czyli jednak jest coś, co mogłam przekazać. W razie czego, pamiętajcie, możecie mnie znaleźć gdzieś tam w eterze i chętnie pomogę i polecam, naprawdę stosujcie, bo jest fajne, łatwe i przyjemne. Dzieciaki też lubią to robić.
Tak, konto można zrobić z obecnego, zrobić konto nauczyciela, tylko wygląda to w ten sposób, że trzeba do nich po prostu na kontakt napisać informację z prośbą o przełożenie tego konta na konto nauczyciela, więc jak najbardziej tak, tylko pamiętam, że jak ja to robiłam, to czas oczekiwania był troszkę dłuższy, ale zadziałało. Natomiast słuchajcie, ja polecam, żeby jednak założyć swoje konto, nadać taką nazwę, pamiętajcie, żeby kojarzyła się właśnie uczniom. Słyszę już kogoś w eterze, tak? Ktoś się gdzieś tam pojawił? To ja. Wtrącam. Agnieszka, jesteś, tak? Wtrącam się, tak. Wtrącam się. Bardzo dziękuję, ja nic nie rozumiem. Słuchajcie, ja w ogóle jestem taka głupia, strasznie mi przykro. O Boże, jaki masz cudowny uśmiech. Wyglądasz trochę Słuchajcie. Jak to, co Jacek pokazał dzisiaj na początku. Tak, ten uśmiech dla was, jak nie widzieliście baby wąsem, no to macie. To teraz bardzo ci dziękuję.